W Lubinie wciąż chyba nikt głośno nie mówi o europejskich pucharach, ale jeśli Zagłębie nie zwolni tempa, to powrót do europejskiej elity stanie się faktem. Trzeba jednak walczyć m.in. z GKS-em Katowice i z Lechem, a te drużyny w 23. kolejce odniosły najwyższe zwycięstwa. Właśnie od spotkań z udziałem tych drużyn rozpoczynamy przegląd wydarzeń z pozostałych boisk. Piłkarze GKS-u zaczynają przepraszać się z kibicami. Strzelenie 5 goli, nawet ostatniej w tabeli Warcie, to wyczyn okazały. Po kolei obejrzymy bramki Brzęczka, Kucza, Pawłuszka, Strojka i Walczaka. Na koniec honorowe trafienie Prabuckiego dla Warty. Brzęczek i Pawłuszek zdobyli swoje pierwsze gole dla Katowic i zaczynają spłacać miliardy, które na nich wydano. Ciekawe, kiedy zacznie to robić inny katowiczanin, sprowadzony z Bydgoszczy, Wojciechowski. W reprezentacji młodzieżowej piłkarz ten należy do najlepszych, w klubie jest ostatnio tylko rezerwowym. Czyżby GKS miał o jednego lidera za dużo, czy tam, gdzie gra Brzęczek, potrzeba jeszcze innego dyrygenta? Cieszę się bardzo, że po raz pierwszy wygraliśmy tak przekonująco. Ja mam nadzieję, że ta dyspozycja, przede wszystkim strzelecka, będzie kontynuowana w następnych meczach. Aczkolwiek przewaga drużyn, które prowadzą, jest dość znaczna, ale będziemy walczyć do końca. Jest okazja pomówić o hat-trickach. Nazwa bierze się podobno ze zwyczajów krykieta, gdzie zawodnicy rzucali w górę kapelusze. W futbolu za hat-trick uważa się strzelenie przez jednego piłkarza 3 goli po kolei, do tego w tej samej połowie. Jacek Dębiński potrzebował na strzelenie 3 goli Stalowej Woli zaledwie 26 minut. Niestety strzelał w obu częściach gry i na klasyczny hat-trick musi jeszcze poczekać, a ligowy rekord w tej dziedzinie należy do Dziekanowskiego z Legii. Na strzelenie 3 goli Olimpii 7 lat temu wystarczyły mu 4 minuty. Grają Olimpia i Stomil, 0-0. Podobno są to drużyny zawodowe. Jeśli tak, mogłyby swój zawód wykonywać lepiej, chociaż troszeczkę lepiej. Panowie piłkarze, ludzie na was patrzą. Na stadion przyszło 6 tysięcy ludzi, atrakcji jednak zabrakło, goli również. W Szczecinie nie ma klubu żużlowego i kibic nie ma dokąd pójść, ale czy bilety na takie mecze nie powinny być darmowe? Od tej chwili Petrofirmia będzie zwyciężała wszystkie mecze. Aż do końca rundy. No, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę księdza. Pełen szacunek. Ksiądz Rostkowski wróży Petrofirmii same zwycięstwa i oby nie był fałszywym prorokiem. Na razie na wciarze grają bardzo skutecznie. Wiosną zdobyli już 8 punktów. Czy Petrofirmia na pewno utrzyma się w lidze? Na pewno to podrożeje benzyna. Przypomnienie wszystkich wyników. 20 bramek, 23 żółte kartki, 28,5 tysiąca widzów na trybunach. To podsumowanie 23. kolejki. W tabeli wciąż pierwsza Legia, ale już z punktem przewagi nad Widzewem. Nie ma zmian także na miejscach trzecim i czwartym. Awansowały drużyny Lecha, Zagłębia, Pogoni i Stomilu, spadł ŁKS. W dolnej części tabeli awansują Olimpia, Sokół, Ruch i Petrochemia. Spadły zespoły Mieleckiej Stali, Hutnika i Stali Stalowa Wola, na miejscu ostatnim wciąż Warta Poznań. Nasza klasyfikacja Rycerze Wiosny. Wspaniała dyspozycja. O tej porze roku Zagłębia Lubin na 12 możliwych punktów. Zagłębie zdobyło 11. Wśród najlepszych strzelców 11 bramkę w rozgrywkach zdobył lider Jerzy Podbrożny. Na drugie miejsce awansował Jacek Dębiński z Lecha, 10 goli. I rywalizacja o Puchar Fair Play ufundowany przez Snickers. Na pierwszym miejscu wciąż Legia, przed Ruchem i Widzem. Piłka nożna niestety bywa czasami nudna. Wtedy szczególnie, gdy oglądamy mecze bez goli. W 23. kolejce co trzeci mecz zakończył się bezbramkowo. Dla napastników niemal połowy drużyn strzelenie bramki okazało się zbyt trudne. Lider najlepszych strzelców, Jerzy Podbrożny, nie strzelił nawet z karnego. Nie jest to tylko polski problem. Niestety, nieskutecznych napastników nie da się wymienić na żadnych innych. Chyba że jeszcze gorszych. Dlatego jedną z rozsądniejszych propozycji uatrakcyjnienia nudnego futbolu jest powiększenie bramek.
Ciekawe, o ile należałoby powiększyć bramkę na przykład dla Grzegorza Milcarskiego. Może dobre byłyby bramki do rugby. Dziś żółte kartki dla napastników. A za chwilę poznamy laureata plebiscytu telewidzów, piłkarza, który w 23. kolejce, zdaniem państwa, strzelił najładniejszą bramkę. Najwięcej głosów otrzymał Leszek Pisz z warszawskiej Legii. Bramka strzelona przez tego piłkarza w meczu ze Stalą Mielec otrzymała 2882 głosy i uznana została bramką 23. kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Gratulacje dla Leszka Pisza, zresztą sporo w tej kolejce było efektownych bramek. Łącznie jednak nie ma za dużo goli, ale i nie ma dla kogo ich strzelać. Po raz kolejny wypada ponarzekać na frekwencję na trybunach.